Hej, siemaneczko, meczko, breczko, peczko, witajcie bardzo serdecznie w przeglądzie memów z Rush Wars. Nie było tego jeszcze, więc zaczynamy. Zobaczcie moje reakcje na te najlepsze memy. Oczywiście like, mile widziany, 20 łapek dobijemy. To takie skromne, to wiecie, ja skromny chłopak, to w ogóle wykonajcie zadania brota, czyli daj lajka, napisz cześć w komentarzu lub w ogóle cokolwiek i obejrzyj cały odcinek. Ciekawe, czy uda ci się zadanie wykonać. Dam ci serduszko, jak to wykonasz, tylko nie kłam. Nie wolno kłamać, wykonaj zadania. My przechodzimy do tego, tych memów. I mamy tu pierwszy mem. Właściwie to nie mem i ja się w sumie z tym zgadzam, bo jak wiecie w Rush Wars, albo nie wiecie, bo nie gracie, w Rush Wars jest tak, że za atak zawsze płacimy 5 złotych monet. 5 golda, więc tutaj jest propozycja, żeby ten atak był darmowy, bo na razie to jest niewyważona, tam gospodarka tymi monetami jest taka nie do końca fajna. Trzeba bardzo dużo pieniędzy, w sumie trzeba dużo gemy, zainwestować w gemy, żeby sobie jakby nabić te pieniądze i potem dostawać więcej, więcej i więcej, bo tutaj za nieraz mam też tak, nie wiem czy ty też tak masz, że jak atakuję, płacę te 5 golda, zdobędę 3 gwiazdki i dostaję 3 golda albo 0 golda, więc to jest takie coś nie tak, ale tu jest idealny mem. Ja i moi kanadyjscy chłopacy, czy koledzy grający w Rush Wars. I tu jest, patrzcie, flaga Turcji, Brazylii. Tu jest, nie wiem co to za flaga i tu pozmieniane te flagi, nie? Bo wszyscy teraz zmienili region na kanadyjski i sobie grają w Rush Wars. Ja też zmieniłem, prawda, z regionu polskiego na kanadyjski, przynajmniej na iOS-ie, iPadzie. Sama prawda. Kiedy tracisz 5 monet, wchodząc do meczu i dostajesz tylko 2 na końcu. W sumie tak jest, no to jest akurat prawda. Okej, czyli widzicie, to jest to, co o czym mówiłem, 3 złote gwiazdki i 0 monet. To jest bez sensu to totalnie. Mój pies się tutaj boi czegoś, nie wiem czego, ale mam nadzieję, że... This is so ironic. Hit the attack button when you are thirsty for more gold. No właśnie, coś w tym jest, ten dinozaur naprawdę, no pisze, jest napisane, uderz w przycisk atakuj, żeby zdobyć więcej golda, tak naprawdę się traci ten gold nieraz, nawet jak się ma 3 gwiazdki, więc to jest... Tu jest znowu pomysł, żeby klucze kosztowały mniej, czy raczej żeby szybciej były, a to co to jest, how you true? To jest jak myślisz, jak tutaj wygląda ten Rush Wars, how it really is. Jak jest naprawdę. Coś w tym jest, no ten pies to jednak jest. No ale to tak jak mówię, to jest dopiero beta w Rush Wars, więc to się na pewno wszystko zmieni. Brawl Stars też wyglądał inaczej, nie? Po pewnym czasie. The best feeling so far. Okej, no tak, widzicie, ja nieraz też tak miałem, że ten shield blisko podchodził i ta wieża nie mogła atakować, nie? Niemożliwe. Base with 1 milion golda and elixir... Okej, czyli baza z plus więcej niż 1 milion, ponad 1 milion golda, elixiru i plus 5000 ciemnego elixiru w Clash of Clans, czyli w Clash of Clans jest takie są bazy. Good random in Brawl Stars. Aha, dobrzy jakby randomowe w Brawl Stars te walki. A base with 40, baza z 45 końcami. Rush Wars. Taka dopakowana. Jarz zmieniający IP, adres IP, żeby dostać się do bety Rush Wars. Coś ty jest, taki haker. Haker, no dokładnie. Wszędzie, gdzie pójdę, widzę jego twarz. No tak, ten Mortar jest najbardziej popularny, jakby nie było. To coś w tym jest. Co tu jest? They sure can't. Storm Area 54, they can't stop all of us. Nie rozumiem tego, w ogóle tego memu. Może mi ktoś wytłumaczy. Nowa gra Supercella została wypuszczona. Wiesz co, ja też jestem tam Kanadyjczykiem, no w sumie ja też, słuchajcie, mam region kanadyjski na iPadzie, to jestem Kanadyjczykiem, nie? Czy to wygląda podobnie? A, czyli słuchajcie,
Clash Royale było też za walkę, moneta kosztowała za walkę. Tu jest za atak też coś takiego, więc no oni tu mówili, że w Clash of Royale też było coś takiego i błąd popełnili, nie? Więc co to jest? Moja mama zastanawiająca się... Co to jest? Znowu mi coś dzwoni telefon. No nie, nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Panowie, nie, nie. Dobra, wracamy, bo coś tu się działo. Co my tu mamy? Patrzcie, tu jest, żeby te karty były do kupienia za golda. To też jest spoko, bo na razie ciężko je wydropić. A, to już widziałem. You can defeat me. I know he can't. Rush Wars, he can. Why Rush Wars? Raczej Rush Wars na razie nie pokona i wątpię, że Brawl Stars zostanie pokonane jakkolwiek przez Brawl Stars, ponieważ Brawl Stars się więcej dzieje. Natomiast Rush Wars to jest taka gra, gdzie się klika, 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 klika i tyle. Więc... nach! Co to za jakiś fajny fanart w ogóle, naprawdę. Podoba mi się. Co my tu mamy? Clash Royale 2016 kontra 2019. No! Jakby nie było, to jest... podobne są do siebie te gry. Ja, wiecie... obstawiam, że ten Rush Wars nie będzie taki popularny potem z biegiem czasu, bo no, ta gra nie... jakoś nie bardzo. Random Guy, VPN. Automoderator. No ja nie korzystam z VPN-u, bo mogłem normalnie sklep zmienić na iPadzie, więc jest spoko. Saved me from many battles. Okej. Okay. It ain't much, but it honest work. A, widzicie, to jest to, że ci goście są opancerzeni spoko, tylko, że tam jak jest ten mortar, jak ten opancerzony przyjdzie do niego bardzo blisko, to już ten mortar nie strzela, nie? Perfect defense. Ło, kurka wodna. Naprawdę? Jak on robi +3 te gwiazdki? Aha, no pay to win, tak? No ktoś, no tam ktoś napisał, że widział od razu po starcie gry, jak ktoś miał 8 poziom, nie? No pewnie gemy wydawał, no. Ludzie to są. Co to jest? Welcome back, old friend. No nie, no to wiadomo, nie? Zmienianie IP i tak dalej. Co my tu mamy? Cooperate needs you to find the differences between this picture and this picture. They are the same picture. Ej, no, w sumie patrzcie, to jest podobne, to jest Boom Beach chyba, nie? W sumie jest to podobne, też ma przepaskę taką. No, jakby nie było. Podobne. New Original Game, Original Game, Boom Beach, Clash of Clans 3. No jednak to nie, no, poszli tak, Supercell moim zdaniem tak poszedł trochę po, na łatwiznę poszedł, bo ta gra nie jest jakoś tak bardzo się różni. User regular, dark template, Drake template, use the coach template, a, proszę bardzo. VPN, złe słowa. Make bushes like they are in Brawl Stars when enemies and turrets can spot you. Okej, okay, to jest fajny pomysł, nie? Żeby ataki z tego, z krzaków. Ale pierdykło! O proszę bardzo, burza mi się tu zbliża, słuchajcie. Muszę się spieszyć, bo zaraz mi komputer wybuchnie. Okej, okay, co my tu mamy? Rush Wars, Brawl Stars, aż mi pies tutaj... drapie, zaraz muszę go wpuścić. O Jezus Maria, wpuszczę cię, ucieka.